ryba. O, trzył pójdzie w dół rzeki, to koniec. Tak, już jest pod tym drzewem. Puścił. Tu nie ma szans wyciągnąć. Tu jest drzewo, tam jest silny nurt. Tu jest takie spokojne, tu jest drzewo. Kurde. Trudno. Coś zapalem. Ale to nie walczy dziwnie. Jakąś kłodę. Odra, syf. No dziwne. Drzewo jakieś. Nie, to jest jakaś ryba. Puściła. Kurde. Ja kłody ciągnę, a ja rybę ciągłem. Ja pierdzielę, już w ogóle nie walczyła. Noż mordę. Ryba. Jest w końcu. Coś mam. Coś mam. Jest tutaj przy brzegu. To już nie kłoda. Bo wcześniej myślałem, że kłodę mam, a ja rybę tak dużą ciągnąłem. Walka trwa tutaj. W tych chabaziach. Odra wylała. To nie będzie szczupak. To będzie... coś dużego w takim razie. Przed chwilą kłodę, dosłownie kłodę ciągłem, nic nie czułem na węce. Do brzegu sobie spokojnie ciągłem, myślałem, że jakiś kłodę, belkę podczepiłem, czy jakiś korzeń. Zwijałem sobie do brzegu, już włączyłem kamerę. A tu była ryba i poszła przy samym brzegu. Teraz mam kolejną, ale wpłynęła w ten syf. Oj, 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 oj. Muszę dokręcić hamulec. Krążę tutaj. O! Nie wiem, czy to widzicie, ale cały syf zgarnąłem. Co to jest? Jak to będzie sum, nawet rękawicy nie mam. Zwykle delikatny zestaw. Jebony! Jebony! Ale torpeda! Co to się dzieje? Ja pierdzielę. Uspokoił się. Uspokoił się. Uspokoił się. Dobra, stoi na środku. Ale odejście przed chwilą było niesamowite. Trzeba go trochę podholować tu pod brzegiem. Dosłownie przed chwilą kłodę ciągłem, a to była ryba. Nic nie walczyła, normalnie płynęła.
Myślałem, że syf, bo spójrzcie jak odra wygląda. Puścił. Nie, co jest? Dobra, pompujemy, da się pompować. W szoku jestem. Kurde, tu jest krabazi. Spójrzcie. Dam mu jeszcze jednego klika. Bo idzie tam w krzaki. Jebany, ten trendy w krzaki idzie. Ależ tu musi być duża ryba. Nic, muszę wejść na... On już w tych krzakach siedzi. Albo go tam puszczę, całkiem niech idzie. Spróbuję przejść nad tą wierzbą. To jedyna szansa. Chyba nie ma szans. Nie ma szans. Jedyne co... Już jest. Jedyne co dokręcić hamulec. Przeciąga idzie po wierzbie. Po drzewie tym. Tutaj. Przeciąga już idzie. Bym musiał wejść tutaj na górę, na wał. I może by mi się udało przeciągę przerzucić. Nie, bo już jest w krzakach. Jedyne co, jakby ryba odbiła od brzegu z prawej strony i poszła w lewą stronę pod te barki. Dociągam hamulec. Jedyna taka szansa jest. To by odbiła od tych... od tego drzewa, ale ona ma tak siłę, że ona cały czas ciągnie. Stanęła. Stanęła. No ja pierdzielę. Dobra, wyłączę się na chwilę, bo to jest... Ryba znowu ruszyła. Nie chcę iść w lewo pod barki, franca jedna. Żeby mi odbiła na drugą stronę. Ona ciągnie do brzegu, ewidentnie do brzegu ciągnie. Puści. Proszę cię, odbij, odbij na drugą stronę, odbij. Już tam nie możesz dokąd płynąć. Zaraz podkład mi wyjdzie z kołowrotka. Masakra. Odbij, proszę, odbij. Już tam już nie ma gdzie płynąć. Dobra, wyhamowałem ją. Jest wyhamowana.
jak jest wyhamowana, to może odbiję na przeciwną stronę brzegu i uda mi się od tej wierzby odholować. Albo się poświęcę i wejdę do wody. To jest takie łapanie z brzegu. Ale nie da się niestety pontonem pływać po Odrze. Jest taki syf. Kurde, gdzie mój sprzęt? Jest tak daleko. No, nie dajemy odpoczywać. A, krzaki strzelają. Plecionka tnie krzaki normalnie. Jakby odbiła. Jakby odbiła. Idzie na przeciwną stronę. Tak. Odbiła. Dobra, wyszła plecionka z krzaków. Niesamowite. Może się uda ją wyciągnąć. Odbiła, dosłownie odbiła od brzegu i idzie na przeciwną stronę pod barki. Dobra. Ale odbiła, teraz jakbym musiał wejść na wał. Może by się udało to zrobić. Tak, udało się. Udało się nad tymi krzakami przejść. Walka dalej trwa. Teraz ja mam przewagę. Normalnie biegam po wale jak wariat. Ale już tu nierówno. Tak. Właśnie o to chodziło. Franca jest pod barką prawie. Ciśnie pod barkę. Ciekawe jak ja ją wyciągnę z wody. Bez rękawicy, bez podbieraka. Bez pomocy. Walka sam na sam z rybą. Kurde, jak pod barkę wejdzie. Ale tam nie ma przecież żadnego silnika. Jest słupek. Pompuję ją. Idzie. Wyłączę się, bo to będzie jeszcze z godzinę trwało. Pod barkę ewidentnie. Normalne, każda ryba by chciała się schować. Znaczy to, że to będzie sum, na pewno sum. Takich tu nie ma dużych, ogromnych. Wędka do 44 gram wyrzutu, a gnie się jak chiński bambus sportowy. Ale biegłem po tym wale. Taka mętna woda. Podobno najlepiej właśnie się łowi z takiej mętnej wodzie. Ryba nie jest taka ostrożna. Ale już sklowrotka nie wybiera.
Czyli została już zmęczona. Kurde, jeszcze będzie deszcz padał. 10 metrów od brzegu jest. Wiesz, mi się nogi często, jak to zaraz wypłynie na powierzchnię wody, to coś. Pumpuje i idzie. Zaraz będzie odbicie masakryczne. Poczuła dno, to jest to. Teraz będzie walka dopiero. Plecionka 0,16. 13-splutowa. Na końcu fluokarbon 0,40. Haki wzmacniane. Także myślę, byłem przygotowany, ale nie na tą wędkę, takie ryby, byłem na bolenia, na szczupaka. Cztery metry od brzegu. Już jest przy brzegu, ale stoi przy dnie. Przez te opady teraz tu w Opolski Odra wylała. Nie miałem gdzie wędkować, to poszło na takie ujście właśnie. Przez to ta ryba tu może weszła, bo był silny prąd w rzece. I się udało coś złapać, ale jeszcze nie wyciągnąć. Panowie i panie, 2 metry od brzegu. Pod nogami mam. Przy samym dnie przymurowała. Baterię mam wyrąbaną. A tu było, tu przy brzegu. Zaraz mi bateria siądzie w telefonie. Choć bym chciał pokazać tylko tą rybę. Tu jest. Tu jest. Trzydzieści centymetrów od brzegu. Ja pierdziele. Dwójka jak nic. Dalej odchodzi. Niesamowita walka. Niesamowita walka. Najgorsze to, że nie zrobię zdjęcia, bo nie ma kto mi zrobić zdjęcia z rybą. Spójrzcie na taki. 30 cm od brzegu była i znowu jest. W głowie kanału. Skąd to tyle siły ma? Co jest? Ja pierdzielę. Ryba życia. Najgorzej, że zostawiłem torbę za jakieś 100 metrów dalej z dokumentami. Z wędkami, z kluczykami z samochodu. Z pieniędzmi. Boję się trochę, ale nikogo tutaj nie ma.
30 cm od brzegu była już. Chyba 3 metry. Uff. 3 metry. Mi się bateria wyczerpie w telefonie i nie zobaczycie jej. No, pokazuj się. 2 metry. Do góry, powietrza. Do góry. Krętlik widziałem. Jebany. Proszę, do góry. Nikogo nie ma. 2 metry od brzegu. Normalnie jakbyście, nie wiem, worek z ziemniakami ciągli. Jeszcze ten worek z ziemniakami płynie. Taka siła to jest. Skąd to siły ma? Zmiana ręki. O, przepraszam, nie widzicie? Zobaczcie, ile baterii jest. 30% baterii. 20 minut chodu. Nie spieprz tego, nie spieprz. Ale musi się powietrze, no. Takiej ryby jeszcze chyba nie miałem, żeby... 30 cm teraz, no metr ode mnie jest. Nie umie jej podnieść do góry, no naprawdę nie umie podnieść tej ryby do góry. Tu spójrzcie, tu łapie, metr ode mnie. Wędka do maksimum wytrzymałości jest wygięta. Proszę. Tu pływa ta ryba. Tu. Metr ode mnie. Nie idzie podnieść do góry. Nie idzie podnieść. No. Pierwszy raz w życiu mnie tak ręce boli. Prawa ręka już nie funkcjonuje. Oj. Rozpędziła się, nie może się rozpędzić, bo nie może się rozpędzić. Jak jest duża ryba, jak się rozpędzi, to później ją ciężko wyhamować. Lepiej z nią cały czas walczyć, niech się zerwie, ale przynajmniej walce, a nie, że mi 100 metrów przeciągi wyciągnie i się zerwie na jakichś chabaziach. Nie pozwolić jej odpłynąć, ona ma walczyć. Tak jak ty walczysz, tak i ona ma walczyć. Ona walczy o swoje życie. Ja ryby nie zabieram. Ja wszystkie ryby wypuszczam. Ale ona tego nie wie i będzie walczyć. Do końca. Ile ma? Zgadnijcie. Ja mówię, że 2 metry. Żeby ryby nie można było podnieść z dna, to musi mieć około 2 metrów. Ogon był. Suwiasty. Yeah.
bateria w telefonie. Telefonu tu nawet nie mam, żeby ich telefonem kręcić, bo zaraz mi się GoPro wyczerpie. I wolę. Spójrzcie, co ta ryba wyprawia, a ja baterii nie mam już w GoPro. Chcę wam nagrać to wyciągnięcie. Boże kochany, co to jest? Ogon widziałem ogromny. Pięknie zapięta za pysk. Kurde, w tej habazie znów weszło. Kiczesz. Kiszczela. Jebano. Bateria. Muszę oszczędzać baterię. Puści przy pobieraniu. Ja pierdolę. Ponad godzinę. Tu już stałem. Nie miałem baterii już w telefonie. Zaraz mi się wyczerpie. Chciałem tylko zostawić 2% baterii, żeby przy podchorowaniu. Nie miałem pobieraka. Nie miałem rękawicy. Bałem się go podebrać. Ogromny. Ponad 2 metry. Ja pierdolę.